Krzysztof Jotko przed kolejną walką dla organizacji UFC. Witaj Krzysiek, pierwsze pytanie, jak samopoczucie przed pierwszą walką w 2021 roku? Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. No, samopoczucie bardzo dobre. Wczoraj doleciałem do Las Vegas z Florydy, ale powiem, ten lot nie był taki fajny. Bardzo trząsło przy lądowaniu i w ogóle cały lot trząsł. Taki wiatr był w Vegas, że no myślałem, że się zwymiotuję przez tą drogę. Tak? No, siedziałem tam bardzo w krytycznym stanie. Już mówimy, no chyba umrzemy dzisiaj, nie? Ale wszystko było dobrze. Dojechałem wczoraj, dzisiaj się też zalogowaliśmy w pokoju. Mamy bardzo fajny, można powiedzieć, taki apartment. Wszystkie papiery z UFC już są zrobione, więc teraz tylko czeka mnie zbicie trochę kilo i sobotę walka. No właśnie chciałem o to spytać, jak zbijanie wagi przebiega? Co, na razie jeszcze tego nie zacząłem robić, tylko piję wodę, wiadomo, odżywiam się troszeczkę mniej i bardziej takie proteinowe jedzenie, a zacznę dopiero zbijać wagę jutro wieczorem, ale z tym nigdy nie miałem problemu i w tym razem też nie będzie problemu. Ostatnio twoja walka z Mahmudem Muradowem nie doszła do skutku, bo dużo problemów zdrowotnych, tak? Tam były problemy żołądkowe, potem ten złamany palec, teraz jest absolutnie wszystko w 100% zdrowe? Tak, wszystko jest w 100%. No, rok potrzebowałem, żeby dojść do tego etapu, gdzie jestem cały zdrowy, nie mam żadnych kontuzji, mój bark po operacji jest bardzo dobrze. Mój żołądek jest dużo lepiej, nie powiem, że jest super, ale jest dużo lepiej i mogłem go tak opanować, że będę mógł stanąć w oktagonie w tą sobotę, więc ja się bardzo cieszę i jestem bardzo pozytywny, myślę. Na Instagramie można zobaczyć, że to ostatnie treningi z Peterem Sobotą, a ogólnie jakbyś treningi przygotowania do tej walki podsumował, z kim sparowałeś, czy te sparingi dobierałeś sparing partnerów pod Shona Stricklanda? Tak, jak zacząłem trenować już od stycznia, na początku stycznia, kiedy wróciłem po operacji, to już zacząłem wracać do treningów i to było od razu, zacząłem ciężko trenować, bo wiedziałem, że prędzej czy później dostanę walkę. No ale takie 12 tygodni, kiedy dowiedziałem się o walce, to już zacząłem się tak przygotowywać specyficznie pod rywala i tak jak właśnie mówisz, sparowałem z wysokimi zawodnikami w klubie, takimi jak na przykład Bruno Assis czy Rafael Carvalho. On był mistrzem Bellatora w 185 funtów. Także trenowałem z Jordanem Youngiem, którego pozdrawiam, który jutro będzie walczył na PFL Tournament. No i wielu, wielu innych. No, naprawdę były ciężkie sparingi, ciężki czas, ale na szczęście już po wszystkim. Krzysiek, ty miałeś trudny okres w UFC, 3 przegrane z rzędu, no ale teraz są 3 wygrane z rzędu. Powiedz, jak to wpłynęło na twoją pewność siebie, no bo wiemy, że było blisko, żebyś się z organizacją mógł pożegnać, tak? Tak, było bardzo blisko, ale to te przegrane były bardziej przez moje złe decyzje, tak? Byłem kontuzjowany, miałem złamaną rękę cały czas, ale po prostu walczyłem ze złamaną ręką. Później przegrałem przez split decision z David Branchem. Później znowu ze złamaną ręką podeszłem do walki z Uriah Hallem, co prawie zwyciężyłem w tej walce. A na końcu za szybko wróciłem po operacji. Ta moja ręka nie była jeszcze nawet dobrze zdrowa. Ja nie byłem w dobrej formie i po prostu to nie był dobry moment na walkę z Bradem Tavaresem, z tak silnym rywalem jak Brad Tavares i też przegrałem, tak? Twoi fani w Polsce na pewno będą się doszukiwać jakiejś takiej analogii z Jankiem Błachowiczem, bo wiemy, że on też miał trudny okres w UFC, też miał kilka wygranych walk, też był na skraju pożegnania się z UFC. Zmienił to, zaczął wygrywać, no teraz jest mistrzem, to dlaczego nie mieć dwóch polskich mistrzów? Romero kiedyś powiedział w wywiadzie: jeżeli wierzysz, wszystko jest możliwe. Ja mam tak samo. Jan miał bardzo trudną karierę z góry na dół, tak? W KSW przegrywał Sokoju,
Sokoczu wysłał go ze przytył kolanem, on wrócił, znowu wygrywał, poszedł do UFC, w UFC dwa razy miał taki moment, gdzie był po dwóch czy trzech przegranych, już był prawie poza UFC, no a teraz jest mistrzem, więc to jest, tak jak wszyscy teraz mówią, to jest też motywacja dla mnie i tak jak teraz w klubie mówię, Polish Power. I ludzie na świecie wiedzą, że ten legendarny Polish Power to nie jest tylko gadanie, ale naprawdę mamy ten power w sobie. Sean Strickland jest 15 w rankingu w kategorii średniej, więc zapewne jeżeli byś go pokonał, to byś do tego rankingu wskoczył. No i wtedy można by się już zacząć było oglądać za zawodnikami gdzieś tam pewnie z czołówki tej kategorii. To pytanie, które mi zadałeś, jak byś go pokonał? Nie jakbym go pokonał, tylko go pokonam i wchodzę do top 15 znowu, tak? Wracam na swoje miejsce. No dobrze, to trochę o tym stylu Seana Stricklanda, no bo to jest zawodnik, który w parterze jest ruchliwy na nogach, dobre ciosy, proste, co tam jeszcze? No oczywiście nie chcę, żebyś tutaj przedstawiał całej analizy, no bo wiemy, że masz jakiś swój game plan na tę walkę, ale na pewno coś możesz zdradzić, jak to wygląda z tej strony analitycznej. Co, Sean, myślę, że będzie troszeczkę wyższy ode mnie, może nie dużo, ale będzie troszeczkę wyższy ode mnie, dlatego też trenowałem z wysokimi sparring partnerami. No, myślę, że taką najlepszą Seana, tym co on ma, to jest taki rytm bokserski, tak? Przychodzi z tym długim, prostym i głęboko wchodzi prawą ręką i można powiedzieć, że jego walki to bardziej bokserskie walki, tak? On nie używa za dużo kopnięć, bardziej chodzi na nogach, celuje lewym prostym i kończy prawą ręką i tak się właśnie przygotowywaliśmy pod to, żeby uciekać od tej prawej ręki i w razie co kontrować go albo wywracać, kiedy będzie niebezpieczna sytuacja. Ale co do wad, jakie znaleźliśmy, myślę, że on nie lubi presji. Dużo razy, kiedy walczył na przykład z Kamaru Usmanem czy z Santiago Ponzinibbio, który trenuje z nami też w klubie, to zawodnicy, którzy wywierali presję dla Seana, Sean nie mógł znaleźć swojego rytmu i po prostu przegrywał te walki, tak? Taki plan jest też mój, przełamać jego rytm i nie dać mu się rozkręcić, nie dać mu chodzić za mną, tak? To ja będę chodził za nim, a nie on za mną. Tak jak zauważyłeś, jego styl jest taki bardziej bokserski, a no, bokserom zawsze trudniej walczy się z zawodnikami walczącymi z pozycji odwrotnej, tak jak ty, i być może to będzie klucz do zwycięstwa w tym, że no jednak ty walczysz z odwrotnej pozycji. Myślę, że Sean jest na pewno przygotowany na leworęcznego, więc to nie ma tak mówić, że ja wygram, bo jestem leworęczny. Na pewno nie chcę oceniać tej walki, kto wygra, czy ja wygram, czy on, bo nie masz nad tym kontroli, ale na pewno dam z siebie wszystko i pokażę ten Polish Power. No, dosłownie 15 minut przed rozmową z tobą rozmawiałem z nim też tak za pomocą Zooma i był bardzo, bardzo pewny siebie. No ale tak nie chciał się za bardzo wypowiadać o twoim stylu, o tym jak do ciebie podejdzie. No widać było, że jest takim zawodnikiem absolutnie mega pewnym siebie i no i to chyba jest jego też jedna z broni, którą może użyć, tak? Taka rodzaja pewność siebie to też, że on długo już w tym UFC walczy, tak? Podobnie jak ty chyba dłużej. On jest tak samo weteranem w UFC jak ja, ale nie wiem, czy ma więcej walk ode mnie. Miałem bardzo bogatą karierę amatorską i miałem około 75 walk amatorskich, 25 czy 6 profesjonalnych, czyli to jest ponad 100 walk w MMA, więc ja też jestem doświadczony, jestem weteranem w UFC i też jestem pewny siebie. Jakbym nie był pewny siebie, to bym tutaj by mnie nie było, tak? Więc zobaczymy, co wyjdzie w oktagonie. Spytam Ci, Krzysiek, o to, no bo ostatnio bardzo dobrze Polacy sobie radzą w UFC. Była ta wpadka przegrana Bartosza Fabińskiego, ale Mateusz Gamrot. Świetny rok Marcina Tybury, no o Janie Błachowiczu nie trzeba mówić. Na zwycięską ścieżkę wraca Oleksiejczuk. Motywuje Cię to, że Polacy zaczynają grać te pierwsze skrzypce?
Tak jak powiedziałem wcześniej, the Polish power is real. To nie jest tylko gadanie, to jest prawda i jak zawsze tłumaczę ludziom z Brazylii czy tam z innych krajów o Polsce, że my zawsze mieliśmy ciężko na świecie, tak? Byliśmy pomiędzy Rosją i Niemcami, którzy zawsze kopali nas w tyłek, a tak naprawdę my jesteśmy twardzi, zawzięci i umiemy walczyć. Tylko myślę, że brakowało nam zawsze pewności siebie, byliśmy zawsze tacy stłamsieni, a teraz zawodnicy nasi pokazali, że to czas, żeby pokazać, że Polska to silny kraj. Spytam cię jeszcze, Krzysiek, o mistrza kategorii do 84 kg. Izrael Adesanya ostatnio pokonał go Jan Bochowicz. No, ludzi niepokonanych raczej nie ma, no, ale wiele głosów mówi, że w kategorii średniej no to raczej ciężko, żeby ktoś zagroził Adesanie. Jak ty na to patrzysz? No, myślę, że Adesanya jest bardzo, bardzo utalentowanym zawodnikiem stójkowym, ale co do parteru, to jeszcze nie pokazał coś takiego, żeby powiedzieć, że jest naprawdę, jest najlepszy z najlepszych, tak? Ponieważ Janek przywrócił go i ja nie widziałem ani razu, żeby próbował wstać z tej pozycji, tylko po prostu został tam do końca rundy. Więc myślę, że to jest jego taka najsłabsza strona. No dobrze, Krzysiek, to ja ci nie zabieram więcej czasu. Udanego zbijania wagi, no i wygranej walki oczywiście. Bardzo dziękuję za wywiad. Pozdrawiam wszystkich moich fanów i wrogów. Wrodzy także dają mi motywację i zrobię wszystko w mojej mocy, żeby zwyciężyć ten pojedynek i dopisać czwarte zwycięstwo z rzędu.